Ja już jestem wyszykowana, jestem na sportowo, już Wam pokazuję ulubioną moją teraz ostatnio bluzka. Także tak, spodnie, adidaski, kurtka. Bardzo delikatnie sobie pomalowałam brwi, po to, żeby im pokazać mniej więcej jakiego ja koloru w ogóle używam na co dzień. Jeszcze tutaj sobie nie dorysowałam, albo mi olejek się zmazał. Znaczy olejek mi to zmazał, dlatego że użyłam, słuchajcie, tylko Coco Gold i Coco Prime. Tylko to mam na twarzy, nie mam żadnego podkładu, nic. Także tak się prezentuję. No i wyruszamy. Jeszcze tylko sobie poprawię tutaj te różki. Naszywana mi to. No. Hejo, hejo, my już jesteśmy, słuchajcie, po brewkach. Nie wiem, czy będzie coś widać, bo mam je teraz troszeczkę przysmarowane, więc będą się świecić, ale powiem Wam, że wyszły przepięknie, mega naturalnie. Nie wiem, czy to widać. Może bardziej z daleka. No, wyszły kozak. Tak jak się bałam, tak jeszcze się odezwę w domu, to Wam pokażę na spokojnie w lepszym świetle. My zeszliśmy sobie właśnie do... Nie wiem, czy będzie widać. No i nie wiem, czy widać ten napis. Burritos. Burritos, tak wygląda. Chodź, proszę do mnie. No, byłyśmy sobie zjeść i teraz będziemy popitały, słuchajcie, i będziemy zmykać jeszcze gdzieś w stronę jakiejś kawiarni, jakiejś kawy, jakiejś herbaty, czegokolwiek ciepłego. Wam pokażę, tam są, z drugiej strony są tam takie... O, tak. I tak. No, i my spadamy. Thank you, bye. Także my spadobujemy. Zobaczcie, jaki ładny był strój. W ogóle, czekajcie, push. Się byłyśmy zagrzać, bo tak się rozpadało, że po prostu masakrito. Masakrito burrito. No, i co? I idziemy po jakąś kawę, po jakąś gorącą... Grex. Oli. Grex. Wolisz? A ja nie wiem, gdzie teraz będzie. No dobra, no to idziemy teraz na jakąś kawę, herbatę, zagrzać się czymkolwiek, bo jest... Znaczy teraz jest fajnie, ale jak szłyśmy w tamtą stronę, słuchajcie, to po prostu lało. Lało. Zalało nas. Znaczy jaki fajny widok z tamtej strony. Tam... O tam. Gdzieś. O. Pięknie to wygląda. O.
tam mi chodziło, że tak fajnie widać tą górę. Górę, a na górze taki zameczek. A teraz idziemy korytarzem. I powiem Wam, że serdecznie i bardzo gorąco Wam polecam to miejsce. Nie mogę powiedzieć, że microblading, ale na pewno polecam Wam to miejsce, gdzie robiłam ja. Zdecydowanie 100% polecam Wam panią dokładnie, która robiła, czyli Lucię. Lucja, nie wiem. Jakkolwiek się to wymawia, to polecam serdecznie. No, piękna pogoda, słońce wyszło wtedy, kiedy nie trzeba. Idziemy teraz na kawę. Halo, halo, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami normalnie 24 godziny od zabiegu. Możecie sobie teraz zobaczyć, jak wyglądają brwi, świeżutko z rana, oczyszczone tylko chusteczkami dziecięcymi, mokrymi, nic nie skubię, nic nie ruszam. Robiłam pielęgnację i właśnie w drzwiach zastałam, słuchajcie, list od strony Ticketmaster. I jakby ktoś pytał, co to za strona, o co chodzi, a większość pewnie już od razu będzie wiedziała, o co chodzi. Jeszcze jest jakiś wine voucher. O, bardzo proszę. 6 dyszek jeszcze, voucher jakiś na jakieś wino, ale pewnie trzeba wydać kosmiczne jakieś pieniądze. A tutaj mamy, słuchajcie, bilety. Uwaga, jedna strona, druga strona. Mamy koncert na bilety. Mamy bilety na koncert, może tak lepiej. Słuchajcie, jedziemy na koncert 2 marca na Jonas Blue. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie. Poczekajcie, tak tylko spróbuję tutaj zobaczyć, czy... Chociaż mój adres też Wam pokazuję, więc nie ma tutaj jakby... Nie ma tajemnicy, bo adres i tak się wyświetla pod filmami. Także mamy bileciki, 2 bilety i brykamy na koncert. Słuchajcie, cena biletu to 17,60 plus funt 60, coś tam. Cena 16, 16 plus funt 60, czyli 17,60. No i co? Poniedziałek, 2 marca w Glasgow. Bileciki, także super ekstra. 2 marca jedziemy na koncert Jonasa Blue. Jadę ja, jedzie Oliwcia i jedzie Karolcia z dziewczynami, czyli z córcią i z córci koleżankami, czyli będzie dość spora brygada, ale brygady Wam nie będę nagrywać. Z tego, co mi raczej tak wiadomo, te dziewczyny się nie będą mogły pokazywać, słuchajcie. Jeżeli się coś zmieni, to oczywiście nagram, ale siebie będę jak najbardziej. Mini pielęgnacja, ja właśnie idę na kawę, idę robić Wam opisy do filmu, który Wam przesłałam wczoraj, przez noc się przesyłał. Więc nie wiem, o której się przesłał, ale malutka pielęgnacja. Chcę Wam jeszcze pokazać, jak zdękowałam prawie już po chyba, nie wiem, 2 tygodniach. Zobaczcie. Więc widać, że go lubię, zakupię go raczej ze zniżką tylko i wyłącznie, bo bardzo lubię ten produkt i uważam i myślę, wydaje mi się, albo prawie, że jestem pewna, że na wakacjach bardzo fajnie się też on sprawdzi. I co jeszcze Wam chciałam? Poczekajcie. Dokupiłam sobie wczoraj, słuchajcie, zapasik, bo też Wam nie pokazywałam. Kupiłam zapas Palmersa. Skończyły mi się, co prawda to jest coś innego niż to, co mi się skończyło, bo to jest rekonstruktor, który tutaj trzeba mieszać. On jest taki dwufazowy jakby. A to jest po prostu Coconut Oil Strong Roots Spray. Czyli spray na odrosty. Wiecie, o co chodzi? Na te... No nie korzenie, tylko jak się to mówi, roots. No korzenie, wiecie, o co chodzi, na te. Wiecie, co ona myśli. No i odżywka bez spłukiwania, którą bardzo lubię. Mam właśnie wypsikane trochę już włosy. Włosy jeszcze mi schną, także niech sobie schną. No i co? I za chwilę naniesiemy sobie ten złoty olejek na twarz. Zaraz Wam pokażę, tylko troszeczkę go wymieszam. Nałożę go na twarz, omijając oczywiście jak najbardziej, daję kilka kropli. Rozcieram w dłoniach i zaaplikuję po prostu tutaj troszeczkę na twarz z pominięciem oczywiście jak najbardziej brwi. Także brwi pomijamy, brwi nie smaruję niczym. O, dosłownie tak omijam i tutaj tylko troszeczkę, o, resztę czoła
i szyja dekolt. Także taka moja pielęgnacja. Nic się w niej nie zmienia, poza tym, że omijam po prostu brwi. Brwi nie możemy smarować niczym. Dobra, dałam sobie troszeczkę pod oczy niepotrzebnie, dlatego że chcę jeszcze dać sobie tutaj krem pod oczy. Dam sobie dwie takie kropeczki. No, także jak widzicie, cały czas tak właśnie wygląda moja pielęgnacja, a z taką recenzją przyjdę zbiorową oczywiście wkrótce. Naprawdę mam zapas filmów, mam jeszcze nie nagrane Q&A, ale powiem Wam, że czasowo po prostu jestem uziemiona ostatnio, bo cały tydzień po prostu pracuję, a w tym czasie, co nie pracuję, mam też oczywiście inne rzeczy. Nie żyję tylko i wyłącznie ani pracą, ani tylko YouTube'em, także mam nadzieję, że to rozumiecie i mi to wybaczycie. Teraz aplikuję sobie po prostu cienką warstwę, słuchajcie, Bepantenu, zabezpieczająco. O, przed pracą oczywiście jakby sobie troszeczkę ten nadmiar ściągnę, ale mimo wszystko muszę go troszeczkę mieć, nawet w takiej cienkiej warstwie. Niech one dochodzą do siebie. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli są jakieś przeciwwskazania, jakieś, słuchajcie, no jak się to mówi, wytyczne takie, co robić po jakimś tam zabiegu, to ja robię to razy dwa. Ja to po prostu przestrzegam, ja to pielęgnuję, ja na to dmucham, chucham, naprawdę. I zawsze każdy czas rekonwalescencji wszystkich chyba moich jakichś zabiegów beauty i nie beauty, medycyny estetycznej po prostu przedłużam. Staram się naprawdę jakby nie robić nic, co by mogło temu przeszkodzić. Także jak widzicie, o, i tak na razie będę wyglądać. On sobie i tak tutaj powchłania, także te brwi tutaj jakby nic nie stoi na przeszkodzie, ale one mają dochodzić do siebie. Użyjemy sobie tylko na chwilę zalotki, nie będę malować teraz rzęs, absolutnie. I co? I idę obrabiać Wam filmik, idę Wam zedytować następny. Tak wyglądają moje brwi, a później być może jeszcze przyjdę i opowiem Wam moje wrażenia po zabiegu, czy bolało, czy nie bolało. Zadajecie mi też pytania, ale najpierw chcę Wam obrobić filmik, bo jak tego nie zrobię teraz przed pracą, to już później nie zrobię. A o tym, jak wyglądał zabieg, też mogę Wam zrobić to na live'ie. Także myślę, że to nam nie ucieknie. Więc co? Ja po prostu teraz spadam. Życzę Wam przyjemnego dzionka i słyszymy się niebawem. A tak wygląda microblading. Jestem pod wrażeniem, jestem mega zadowolona, bardzo, bardzo się cieszę, że się odważyłam, że poszłam. Super, super, po prostu super, słuchajcie. Idealne, idealne. No, także ja spadam, do usłyszenia. Laluś, chcesz? Powiedz pani. Ale, że co? Naprawdę? No niebywałe. Witasz się z widzami? Powiedz hi. No powiedz ładnie, haja, 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 powiedz cześć. Ho, 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 podwórko zobaczyła. Powiedz cześć. Powiedz hejo, hejo, moi kochani. O, ty kocie, piękny. Co tam tak patrzysz, to podwórko jest. No dobra, dawaj kociakowi, czekajcie, witaminki, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie, witam się z Wami w tłusty czwartek. Ostatnio u mnie to są takie same tłuste dni. A, Daisy była na podwórku, dobra, to Daisy nie damy teraz. Nie, czy przyszła? Daisy! Już teraz nie pamiętam, czy ona była, czy nie była. Dobra. Co, ja zrobiłam sobie dopiero moją kawę, ogarnęłam mieszkanko. I będziemy sobie robić przepis. Uno momento, moje przepisy. I to było w deserach. No i gdzie jesteśmy? Nie, 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 nie churrosy. Gdzie teraz ja to będę miała? Wiecie co, bo nie wiem, czy mi się, kurczę, zrobiła ta aktualizacja, czy jak to się tam zwie. Jest, mam. Oponki, oponki bez cukru. To jest danie, które może się kojarzyć patrząc na mnie. Ja mam tutaj takie oponki. Zawsze Karolcia się śmieje, więc będą oponki. Czas przygotowania 30 minut, czas całkowity 45 minut. Rzekoma liczba porcji to 25 sztuk. Także super, z okazji po prostu tłustego czwartku zrobimy sobie oponki.
co potrzebujemy? 70 gram ksylitolu. Nie wiem, jak się to czyta, ale wiem, że to coś mam. Dobra. Mamy. Odkładam. Dalej. 10 gram skórki z cytryny. Cytryny, także będziemy je skórkować. 150 gram kwaśnej śmietany, 18% tłuszczu. Wczoraj zakupiłam, bardzo proszę, polska śmietana. Dalej, 80 gram oleju rzepakowego plus dodatkowa ilość do głębokiego smażenia. No nie wiem, czy mi starczy do głębokiego smażenia, gdzie ja mam ten jest. Ty jesteś tak. Zobaczymy, czy zrobimy to właśnie w łoku, w garnku, czy w czymkolwiek. Także mamy olej rzepakowy. Gdzieś jeszcze mam taki w psikaczu. 50 gram białego rumu. Na szczęście mamy gdzieś tu rum, bo nam został jeszcze z ostatniego przepisu. White rum, bardzo proszę. Dużo nam zostało. Dalej, 2 jajka i 500 gram mąki pszennej. 500 gram będzie, bo jest tutaj jej dużo. Ok. 2 łyżeczki proszku do pieczenia i szczypta soli. Mamy i sól. I to są wszystkie nasze składniki, także teraz nie zostaje mi nic innego, jak rozpocząć gotowanie.